Draugry to w mitologii nordyckiej duchy martwych Wikingów, które mają powstawać z grobów, by raz jeszcze kroczyć po świecie. Mówi się, że ich nadejście symbolizuje struga dymu unosząca się z grobów. Pod taką właśnie postacią niby duchy mają przychodzić na nasz świat. Wydzielają też mdły smród rozkładu. Draugry zachowują również nadludzką siłę i zdolność do dowolnego zwiększania swoich rozmiarów. Uważano, że draugry powstają z grobów, aby fizycznie atakować żyjących. Wszystko to z gniewu i zazdrości. Bez względu na to, kim byli ludzie za życia, po śmierci byli tylko morderczymi i mściwymi potworami, pragnącymi atakować ludzi przy każdej okazji. Widać tu mnóstwo podobieństw względem współczesnego mitu o zombie. Mówiono również, że ci, którzy zostaną zabici przez draugra, mieli sami się w niego przemieniać. Jednak w przeciwieństwie do współczesnych zombie, jakie często się nam przedstawia, draugry nie są bezmyślne. Tak naprawdę dość często są zwykle przedstawiani jako posiadający inteligencję na poziomie ludzkim. Oczywiście konkretne osobniki, które są niezwykle nasycone gniewem i nienawiścią, nie są tu brane pod uwagę. Mają także mieć pewne magiczne moce. Jak wspomniałem wcześniej, mogły zmieniać swój rozmiar do woli, a w niektórych wersjach mitów były w stanie zmieniać się w zwierzęta lub przechodzić przez ściany i inne przeszkody niczym duchy. Ich jedynym celem w tej nieumarłej egzystencji wydaje się być atakowanie i zabijanie ludzi. Oprócz zmieniania swoich ofiar w kolejnych draugrów, podobno lubią też smak krwi. Ponadto czasami wierzono, że kradły skarby, aby gromadzić je w swoich grobach. Atakowali nie tylko ludzi, ale także zwierzęta gospodarskie. A to z bardzo prostej przyczyny. Utrudniało to w końcu życie ludziom. Podczas swych wędrówek traktowali zwierzęta niczym my, przydrożny bar. I często robiły sobie przekąskę z wiejskich stworzeń. Oznaczało to, że pasterze, opiekujący się swoimi zwierzętami, byli również częstymi ofiarami draugrów. Draugry rozkoszowały się cierpieniem innych istot. Mówi się, że uwielbiały powodować traumę i ból u swoich ofiar, a nie tylko odbierać im życie. W niektórych opowieściach siadają na piersiach swoich ofiar, doprowadzając je w kółko na skraj uduszenia, robiąc to tak długo, aż ich ofiara nie padnie z wycieńczenia. Przypomina mi to dość mocno babcinę historię o nocnej zmorze, która zakłócała sen właśnie poprzez duszenie. W sadze Erbygia, słynnej nordyckiej księdze, draug Storolf urósł do rozmiarów wołu, a jego ciało było tak ciężkie, że nie można go było nawet poruszyć bez użycia dźwigni. Saga Erbygia tak mówi o Torolfie. Został pochowany w pobliżu Torolf. Spośród wszystkich owiec w dolinie niektóre znaleziono martwe, a reszty, która zabłąkała się w góry, nigdy nie znaleziono. Ilekroć ptaki lądowały na grobie Torolfa, padały martwe. Nie ulega więc wątpliwościom, że draugry stanowiły ogromne zagrożenie. Zagrożenie, przed którym należało się bronić. Jak jednak zabić nieumarłą istotę? Cóż, jest to dość trudne. Wydaje się wręcz niemożliwe, bo draugry są równie trudne do wytępienia jak karaluchy. Jednym z niezawodnych sposobów na pozbycie się draugrów jest odcięcie im głowy, spalenie ich ciał i wrzucenie ich prochów do morza. Innym sposobem na powstrzymanie draugra przed sianiem większego spustoszenia jest mocowanie go plecami do grobu, a twarzą do ziemi i usunięcie jego głowy. Aby zapobiec zagrożeniu ze strony draugra, sugeruje się związanie jego stóp oraz przebicie ich gwoździami. To powinno uniemożliwić im chodzenie, gdy staną się nieumarłymi. Duże głazy można również umieścić na grobie lub bezpośrednio na zwłokach, aby dodatkowo zabezpieczyć się przed powstaniem nieumarłego. Archeolodzy znaleźli nawet dowody na to, że broń zakopana wraz z Wikingami była niemożliwa do użycia po złożeniu jej do grobu. Podobnie jak wiele opowieści o powracających do życia zmarłych, uważa się, że folklor draugrów narodził się ze strachu przed martwymi ciałami i mocami, które posiadały. Martwe ciała to nie tylko przerażające i makabryczne przypomnienie o tym, co pewnego dnia stanie się z nami wszystkimi, ale także nośniki chorób i same w sobie mogą być zwiastunami śmierci.